Pierwsza już jest. On jest niepotrzebny, ale on może. Ale co oni tam stoją? Chodźcie tutaj. No chodźcie. No wszyscy, moje deszcze. No tak, zmoczy. Fryzury. Thank you.
Drodzy Państwo, jako gospodarz dzisiejszej uroczystości chciałem na wstępie powitać mieszkańców miasta Łaskarzewa i gminy, którzy przybyli, aby wspólnie razem z nami dokonać uroczystego zapalenia znicza gazowego. Ten dzień, 8 maja, będzie dniem uwieńczenia naszych wspólnych wysiłków. W dniu tym zakończymy pewien etap prac związanych z gazyfikacją miasta i gminy Łaskarzewa. Jako gospodarz dzisiejszej uroczystości pragnę poinformować, że wszyscy mieszkańcy, zarówno miasta, jak i gminy, mają otwartą drogę do podłączenia się do sieci gazowej i mogą z niej już korzystać. Na naszą uroczystość zostały zaproszone osoby, które na przestrzeni lat 1987-1992 wnieśli swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Serdecznie pragnę powitać panią Teresę Burczewską z gazoprojektu z Wrocławia. Panią Wandę Miętus z Mazowieckich Zakładów Gazowniczych w Warszawie. Panią Ewę Czamara, kierownika rejonu w Garwolinie, której wkład w ostateczny finał tego przedsięwzięcia jest nieoceniony dla nas. Pana dyrektora Mazowieckich Zakładów Gazowniczych Anatola Tkacza, teraz muszę przylecić po nazwisku, bo mam tych nazwisk dużo, ale nie wszyscy są obecni. Serdecznie witam pana
dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Jarosława Jarosza, pana Jerzego Brzeźnickiego, kierownika rejonu w Garwolinie, przedstawicieli Poleny, komendanta policji w Garwolinie, pana Tadeusza Poczka, naszych wykonawców, pana Kazimierza Dziwowskiego i reprezentantów firmy Heyres. Przewodniczącego Rady Miasta Stefana Wolskiego, przewodniczącego Rady Gminy Zdzisława Wójcika, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Solidarności pana Janusza Larkiewicza, serdecznie witam również pana dyrektora ZEAS-u Włodzimierza Pawłowa, nie wiem, chciałbym wszystkich, nikogo tutaj nie pominąć. Jeżeli kogoś pominąłem, to proszę mi wybaczyć. Uważam, że my tutaj jako gospodarze tej uroczystości, ale może powinienem to zrobić, serdecznie witam burmistrza miasta pana Dariusza Muchę i pana wójta gminy Łaskarze Mariana Koryckiego. W tej chwili głos oddaję przewodniczącemu Komitetu Społecznemu Gazyfikacji, panu Jerzemu Jurczakowi. O symboliczne zapalenie znicza proszę kierownika rejonu w Garwolinie, panią Ewę Czamarę oraz wójta gminy pana Mariana Korickiego i zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Karbowskiego. Proszę. A jest gaśnica gdzie? Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi. Przewodniczący Społecznego Komitetu Gazyfikacji w skrócie przedstawi nam drogę, jaką musiał przejść Społeczny Komitet Gazyfikacji, całe społeczeństwo, ażeby ten znicz mógł dzisiaj zapłonąć. Proszę bardzo. Informacja z realizacji budowy gazociągu w czynie społecznym w mieście i gminie Łaskarze. Z inicjatywy byłego naczelnika miasta i gminy magistra inżyniera Mariana Korickiego dnia 15 stycznia 1987 roku dochodzi do pierwszego spotkania w Warszawie z działem programowania w jego imieniu magistrem Tadeuszem Bulciakiem. W rozmowach ze strony miasta i gminy udział bierze wyżej wymieniony Korycki Marian,
Targoński Jan Czesny, przewodniczący Rady Miasta i Gminy, Latowski Józef i Jusiński Magdal. 24 stycznia 1987 roku dochodzi do ponownego spotkania z wojewodą Cieplewskim pułkownikiem Januszem Kowalskim. W wyniku tego spotkania wojewoda wystąpił do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego w Warszawie o wyrażenie zgody na połączenie miasta i gminy Łaskarze do ogólnokrajowego programu gazownictwa. Udział w tym spotkaniu bierze Korycki, Latowski Józef i Zembek Teofil, były sekretarz Komitetu Miasta i Gminy. 15 maja 1987 roku Korycki, Marian Latowski, Józef Zembek Teofil spotykają się w Warszawie z panią dyrektor na Wrocku, w którym to spotkaniu zapadają ważne ustalenia. 9 czerwca 1987 roku Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze w Warszawie wyrażają zgodę na opracowanie koncepcji programowej do prowadzenia gazu i gazyfikacji miasta i gminy Łaskarza. Do wsparcia inicjatywy wyżej wymienionej grupy działaczy w dniu 25 czerwca 1987 roku w klubie Bajka w Łaskarzewie naczelnik miasta i gminy organizuje naradę, na której zostaje powołany Społeczny Komitet Budowy Gazociągu, skład którego weszli Lasowski Józef przewodniczący, Dębek Teofil zastępca przewodniczącego, Sikora Jan sekretarz, Jurczak Jerzy skarbnik, Korycki Marian członkowie, Rostowski Władysław Kuzak Adolf, Szaskowski Edward, Szaniawski Ludwik, Kulawski Marian, Zereja Bokan, Starka Przemysław, Wadziewski Jan, Zdejczycy Dłonów, Wójcik Tadeusz, Zeliszka Szymon. Który został zatwierdzony na zeski Rady Miasta i Gminy w miesiącu lipcu 1987 roku. Ten zakończył. Komitet dokonał poparcia rachunku bankowego i przystąpił do wprowadzenia 14 lipca 1987 roku Społeczny Komitet zlecił gazoprojektowi we Wrocławiu opracowanie koncepcji gazyfikacji miasta i gminy Łaskarza, która wielokrotnie była rozszerzana o dalszy podmiot. 8 października 1987 roku Społeczny Komitet przekazał pierwsze potrzebne do projektowania materiały dyrektorowi do spraw technicznych Januszowi Mitek i projektantowi Teresie Durczewskiej z gazoprojektu Wrocław. Duże słowa uznania należą się kierownikowi pracowni geodezyjnej w Karolinie panu Łazińskiemu, który w przeciągu 5 miesięcy przygotował potrzebne maki. 22 września 1988 roku gazoprojekt Wrocław przekazuje koncepcję programową gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającą miasto i gminę Łaskarza. W uzgodnieniu z gazoprojektem Społeczny Komitet szuka dojść i możliwości zabezpieczenia podstawowych materiałów. W tym zakresie dużej pomocy udzielił pan Sokołowski z ówczesnej Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wspólnie z panem Zbigniewem Witem oraz dyrektorzy Centrum Stalu w Katowicach, pan Michalik i pan Rybczyński, jak również panie z działu zbytu. Należą się tu słowa uznania i podziękowania dzięki ludziom. Dzięki dużemu zrozumieniu kierownictwu Kutych Ferun, jedność i Huty imieniem Mariana Puszka na przełomie roku 88-89 zgromadzono ponad 70 km potrzebnych rur oraz potrzebny materiał izolacyjny, taki jak welon szklany, lecznik i inny. 14 lutego 1989 roku Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze w Warszawie uzgadniają koncepcję programową gazyfikacji miasta i gminy Łaskarze opracowaną przez Biuro Projektu Gazoprojekt Wrocław. W tym miejscu chciałbym podziękować panu magistrowi Tadeuszowi Wójciakowi, który w niemal sprinterskim tempie opracował opinię.
W międzyczasie społeczny komitet gromadzi środki pieniądze na budowę gazociągu. W dniu 22 lipca 1986 roku społeczny komitet zostaje uhonorowany dyplomem z medalem za odwagę w myśleniu i działaniu oraz nagrodą pieniężną od wojewody siedleckiego i Krajowej Komisji Czynów Społecznych w wysokości 7 milionów złotych. W związku z tym, że odwrotki pieniądze Społecznego Komitetu Gazyfikacji zostały, zachodziła konieczność zatrudnienia księgowego. Funkcję tę objął pan Lasocki Józef, a przewodnictwo Społecznego Komitetu objął Jurka Kierz. Komitet był i jest otwarty i wszyscy mogą w nim działać. 17 czerwca 1989 roku została zawarta umowa panem Eugeniuszem Niemieckim i Jerzym Płotą na opracowanie dokumentacji technicznej, która została opracowana wszystkim temem. Na wyróżnienie zastosuje tutaj pan Karpin. Budowy wysokiego ciśnienia mocy ciężarowca, która to budowa mimo na wykonanie sieci gazowej w mieście Łaskarzew i wsi Sośnica. Na dzień dzisiejszy wykonano około 43 km rurociągu wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia gazociągu i doprowadzono gaz do 728 odbiorów. Kończąc, w imieniu Społecznego Komitetu i organizatorów chciałbym serdecznie podziękować pracownikom i kierownictwu biura projektu Gazoprojekt Wrocław za terminowe, szybkie wykonanie koncepcji gazyfikacji miasta i gminy. Panu Kradzińskiemu, Stanisławowi i pracownikom biura za szybkie przygotowanie podkładu geodezyjnych. Szczególnie serdecznie chcę podziękować pani dyrektor Nawrockiej i panu Wójciakowi za fachową pomoc i zrozumienie w przygotowaniu inwestycji. Byłemu wojewodzie siedleckiemu pułkownikowi Kowalskiemu oraz kierownictwu Wojewódzkiej Komisji Planowania, panu Niedziałce i panu Kotowi Józefowi. Dostawcą potrzebnych materiałów jak rury, materiały izolacyjne, stacje elektryczne. Serdecznie dziękuję dyrektorowi MOZ-u za sfinalizowanie stacji redukcyjnej i wykonanie instalacji wewnątrz budynku stacji redukcyjno-pomiarowej. Panu Talarkowi Henrykowi za pomoc załatwienia kredytów na tą stację. Panu Marszałkowi i panu Karpińskiemu projektantom, panu Niemieckiemu i panu Płocie oraz innym. Panu Wyborskiemu i kierownictwu firmy Heile za solidne i terminowe wykonanie zleconych prac. Szczególne podziękowanie składam na ręce pani Ewy Kamara, kierownikowi rejonu w Garwolinie, za nadzór i szybkie sfinalizowanie rozpoczętej inwestycji. Dyrektorowi Banku Spółdzielczego gratuluję panu Jezdrowie Stanisławowi za pomoc finansową. Dyrekcji POK Polena oraz Fundacji pana Balasza w Ministerstwie Rolnictwa za dotacje. Pracownikom i kierownictwu Zakładu Gospodarki Komunalnej pani Ornat Bronisława. Księżom proboszczom naszej parafii za aktywne popieranie inicjatywy Społecznego Komitetu oraz wszystkim bezimiennym, którzy sercem i duchem wspierali naszą budowę.
Serdecznie dziękuję Społecznemu Komitetowi za współpracę, a szczególnie świętej pamięci Brzostowskiemu Franciszkowi, Szaniackiemu Ludwikowi, Jasowskiemu Józwowi i Burczyńskiemu Marianowi za aktywną pracę w tym komitecie. Gorąco chcę podziękować całemu społeczeństwu miasta i gminy, które zaświęciło czasu, sił oraz środków finansowych na wykonanie tego zadania. Szczególnie gorąco chcę podziękować również wójtowi gminy, łaskarzem magistrowi inżynierowi Marianowi Kolickiemu i zastępcy burmistrza miasta i gminy łaskarzera magistrowi Karwowskiemu Zbigniewowi za całokształt wkładu pracy i nadzór nad